Jej stan fizyczny już nie będzie lepszy. Witam. Dzisiaj Ci powiem o tym, abyś wyszukiwał na ulicy dziewczyny, które, no, powiedziałbym, że są idealne, ale wiem, że ideały nie istnieją. Więc powiem Ci tak: szukaj dziewczyn, które mają bardzo fajną budowę ciała. Zero nadwagi. Wszystko jest idealne dla Ciebie. I powiem Ci dlaczego. Dlaczego to jest takie ważne, żebyś gdzieś tam e, nie łapał się na tym, że aha, dobra, weźmiesz tu dziewczynę grubaskę przykładowo i będziesz oczekiwał, że ona. Spotykając się z Tobą schudnie, że Ty będziesz jej trenerem personalnym, że Ty ją zmienisz. No, powiem ci tak, może Ci się to udać, ale może Ci się też to nie udać i tak naprawdę tego nie wiesz i być może byś tracił czas, rozumiesz? Dlatego ja zawsze, gdy zagaduję do dziewczyny, no to zawsze wyszukuję takie perełki, no nie? Która dziewczyna, no ma jakby nie patrzeć no perfekcyjne ciało i teraz zobacz zazwyczaj to perfekcyjne ciało u kobiety no jest robione po to żeby przyciągnąć do siebie samca silnego zdrowego samca i teraz zobacz dziewczyna idzie na siłownię biega po to bo dzięki temu że będzie wyglądała Perfekcyjnie, zero celulitu, jędrne pośladki, fajnie wyeksponowana gdzieś tam talia, fajny biust, długie gdzieś tam włosy, wszystko elegancko. I ona to robi, żeby przyciągnąć do siebie faceta. I jest to motywacja dla tej dziewczyny. Nie ma dla kobiety większej motywacji do działania, no, niż facet, no nie? I teraz zobacz. W sytuacji, w której podchodzisz, zagadujesz do dziewczyny, która uprawia fajny tryb życia i tak dalej, to zazwyczaj jest tak, że ona to robi, no, żeby przyciągnąć do siebie tego faceta. I teraz zobacz. Kobiety ogólnie z natury są leniwe, wiesz? I jeśli coś robi, to robi to dla zysku, dla profitu, dla po prostu przyciągnięcia no tych samców i jakby nie patrzeć, no jeśli dziewczyna zaczyna biegać, zaczyna y, lepiej wyglądać i tak dalej, no to ci kolesie, no zazwyczaj zaraz się przy niej kręcą. No i teraz zobacz, do czego zmierzam. Zazwyczaj jest tak, że gdy poznasz dziewczynę, zaczniesz się z nią spotykać i tak dalej, no to na początku jeszcze to będzie u niej wyglądało naturalnie, będzie robiła to co robi. Pomijam tutaj fakt, że przykładowo jej robota, jej praca jest po prostu trenowanie innych ludzi, no to ona gdzieś tam no, swoje ciało musi gdzieś tam podtrzymywać yy, i tak dalej, więc łączy jakby to powiedzieć przyjemne z pożytecznym, ale. To są jednostki. I teraz zobacz, normalna dziewczyna, zazwyczaj gdy do niej zagadasz i wyglądać będzie super fajnie, no to spotykając się z Tobą, ona po pewnym czasie no, już przestanie biegać, przestanie gdzieś tam o siebie tak dbać, no bo już nie będzie miała motywacji. I Ty jesteś, Ty byłeś tutaj. Jej motywatorem, bo zobacz, ona biegała, ona dlatego trenowała i tak dalej, bo chciała wyglądać tak super, żeby, jakby to powiedzieć, zagadał do niej jakiś super fajny facet, no nie? Więc to był jej zapalnik. No i teraz, zobacz, w sytuacji, w której ona już się z tobą gdzieś tam spotyka, doszło do seksu, zaczęliście gdzieś tam tworzyć jakąś stałą relację i tak dalej, no to. Zobaczysz, że ona już nie ma siły biegać, że już jej się nie chce iść na siłownię i zazwyczaj kobieta wchodzi w taki swój tryb, robi to, co musi, no nie? robi to, co musi, idzie do pracy, czy gdzieś tam do szkoły. E, robi przykładowo no, zazwyczaj większość rzeczy no, dla przyjemności, no nie? jeśli przykładowo. E, Bieganie to nie była jej pasja, nie była jej przyjemność, no to jej się nie będzie chciało. Zazwyczaj jest tak, że jeśli dziewczyna już będzie się czuła z tobą stabilnie, no to jakby to powiedzieć, no jej kilogramy będą szły w górę. No jest to gdzieś tam naturalne, no bo ona już, zobacz, nie musi gdzieś tam odbierać sobie gdzieś tam jakieś ciasta. Nie musi gdzieś tam Myśleć o diecie, nie musi gdzieś tam się pilnować, no bo ty już jesteś, rozumiesz? Jest ciebie pewna, jest ten regularny seks, jest ta relacja, jest ten związek i skupiacie się na czymś innym, i jej gdzieś tam ciało, no już, jakby to powiedzieć, no po pewnym czasie, no jeśli nie będzie tego robiła, co ro robiła. Bo przykładowo robiła to po to, żeby Ciebie znaleźć, no to zobaczysz, że jej ciało będzie się zmieniało. Rozumiesz? I pojęcie tak, no, jest to naturalne, jest to normalne. Pojęcie, że zawsze gdzieś tam, e, jak spotykałem się z dziewczyną dłuższy czas, no to na początku, Powiem ci dziewczyny zawsze dużo rzeczy gdzieś tam robiły, no nie, ale wiem, że ona e, robiła to po to, żeby właśnie przyciągnąć takiego gościa, przykładowo jak ja, no bo ja bym na przykład nie zagadał do jakiejś, no, przeciętnej dziewczyny, do jakiejś dziewczyny, która no nie zachęca mnie swoim gdzieś tam wyglądem. No nie? no Facet jest wzrokowcem i pierwsze, na co gdzieś tam patrzy, no to patrzy zawsze na wygląd. To jest, jakby to powiedzieć, zaproszenie do dalszej relacji. A jeśli przykładowo dziewczyna będzie głupia i tak dalej, no to wtedy dobra, nara, nie chcę z tą gadać. No, no to jest drugi gdzieś tam e, kryterium, drugie. Ale jeśli dziewczyna, Wygląda super, no to już jest większa szansa, no ja. I teraz zobacz. To normalne, że jeśli ona robiła coś dla korzyści, no to jeśli już otrzymała tą korzyść, no to nie ma tej motywacji. Rozumiesz? Nie ma tej motywacji, no bo Ty nawet powiem ci tak. Ty nawet nie będziesz tego zauważał, że nagle gdzieś tam troszkę się roztyła, no bo inaczej to działa, gdy widzisz dziewczynę pierwszy raz, a inaczej, gdy spotykasz, przebywasz z dziewczyną praktycznie cały czas, no nie? Tak samo jest, jak ty, no nie widzisz tego, że gdzieś tam się starzejesz, no nie, i tak dalej, no bo jakby to powiedzieć, codziennie widzisz się gdzieś tam w lustrze, no nie, no to tak tego nie zauważasz. Musiałbyś nie patrzeć w lustro gdzieś tam przez przykładowo pół roku, wtedy byś widział, te zmiany diametralnie, no nie? Wiadomo, że czasem nawet jakby to powiedzieć, czujesz gdzieś tam, że o, nagle sadło ci się pojawiło, ale, no widzisz, ono się pojawia, bo nie kontrolowałeś, gdzieś tam go nie patrzyłeś, i nagle gdzieś tam, w pewnym momencie, y, gdzieś tam poszedłeś sobie pobiegać, czy poszedłeś na basen, i nagle widzisz, że już gdzieś tam, no, już tego sześciopaka nie ma, albo jest schowany, no nie? I y, y, po prostu zwróciłeś, jakby to powiedzieć, na to uwagę, ale. Często jest też tak, że nawet jak już masz tą dziewczynę, to już ci się tego nie chce, bo też jesteś pewny tej dziewczyny, no nie? Będzie tak, czasem te kilogramy kobiecie, no dają gdzieś tam jeszcze na plus, bo dzięki temu ma większy biust, no nie, tu jej tyłek się fajniejszy, gdzieś tam urósł i tak dalej, no nie? Więc na początku, jakby to powiedzieć, to jest na plus, no nie? Ale z czasem. Z czasem, no jakby to powiedzieć, no jest to no, nieuniknione, rozumiesz? Jest to nieuniknione. Dlatego czasem na przykład jest facet z kobietą, która przykładowo, no, już nie jest pierwszej urody, tak to nazwijmy, jest, jakby to powiedzieć, ma nadwagę, ale gościu tego nie widzi, rozumiesz? Gościu tego nie widzi, bo on z nią jest cały czas, rozumiesz? On z nią jest cały czas, gdzieś tam od pięciu lat i on, no, musiałby, nie wiem, miesiąc czasu albo pół roku jej nie widzieć, wtedy by zobaczył różnicę. Jedynie co, Pomaga y, zobaczyć gdzieś tam takiemu gościowi, no to zdjęcia, rozumiesz zdjęcia, gdzieś tam zobaczy zdjęcia sprzed pół roku albo sprzed pięciu lat y, i nagle, ojeku. Ale ja wtedy byłem szczypior, ale ty wtedy byłaś inna, no nie? Wow, tak. a teraz przykładowo, no, dziewczyna, no, ma nadwagę, i jakby to powiedzieć, możesz dopiero wtedy to zauważyć, no nie? Także, jakby to powiedzieć, no. Jest to naturalne, wiesz, jest to naturalne i nie widzę w tym nic złego, wiesz, bo no wiadomo, że gdzieś tam e, no dziewczyna, jakby to powiedzieć, no nie zrobi się z jakiejś super e, fitness, gdzieś tam super fajna e, dziewczyna w jakąś e, grubą, e, taką grubym słoniem się nie stanie, no, i, no wiadomo, no dojdzie do pewnego wieku już naprawdę, jakby to powiedzieć, e, dziewczyny... E, Zauważają to zazwyczaj na lato, no nie? bo zazwyczaj jest tak, że jest zima i tak dalej, tego nie widać, ale dziewczyna chce na przykład latem ubrać swoje stare spodnie i już widzi, że się nie zapina. I właśnie przez takie rzeczy no, dziewczyna dochodzi do wniosku, że przytyła. Rozumiesz? No bo ona tego nie widzi, no, nie? no bo musiałaby stawać sobie raz w tygodniu. Raz na dwa tygodnie na wagę, no nie. Ale jakby to powiedzieć, to też ludziom gdzieś tam. Mówię, kobiety są z reguły leniwe. No i nie będzie się gdzieś tam chciało, no nie. E... I przychodzi przykładowo to lato, no i ona już na przykład nie może zapiąć spodni, no nie. I wtedy jej się powie, o, przytyłam muszę gdzieś tam. E pobiegać i tak dalej, no nie? Ale no zazwyczaj, no mówię, kobiety zamiast gdzieś tam y, biegać, to sobie zrobi dietę, będzie się głodziła i tak dalej i kilka gdzieś tam kilo może jej zejść, no ale przyjdzie zima i powtórka i tak z roku na rok kobieta, no jakby nie patrzy, no troszeczkę gdzieś tam zawsze, y, no tłuszczyku nabiera, no nie? I teraz zobacz, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w sytuacji, gdybyś podszedł do dziewczyny, która jest młoda, jest fajna, wygląda, no to ona na przykład za 10 lat, okej, okay, będzie troszkę gdzieś tam grubsza i tak dalej, ale będzie w tych normach, rozumiesz, w tych normach, że no tam troszkę jakaś lekka fałdka ci to gdzieś tam nie przeszko przeszkodzi, no bo i tak ma super gdzieś tam ciało, no nie? Gorzej wygląda sytuacja, gdy ty podejdziesz do dziewczyny, która no ma lekką nadwagę i tak dalej, i przykładowo za te 5 lat, no to już będzie grubas. To już będzie taki grubas, że no, możesz nawet tego nie widzieć, możesz nawet tego nie, nie dostrzec. Więc wiesz? I to normalne, wiesz? No bo no widzisz, kobieta, jeśli coś robi, to robi to no, z motywacją. Zobacz, że jeśli byś na przykład zostawił dziewczynę, to ona automatycznie przestaje jeść, zaczyna biegać i tak dalej, bo musi przyciągnąć gdzieś tam nowych facetów i tak dalej. Rozumiesz? Więc jest to jakby to powiedzieć mega motywacja dla kobiety, ale później gdy kobieta jest gdzieś tam w stałej, szczęśliwej relacji, no to tak trochę jakby to powiedzieć yy, popuszcza, no nie? I jeśli nie jest to jej praca Czyli, że no musi być w takiej formie, choć i tak te, ci trenerzy, te trenerki i tak dalej, to też gdzieś tam e, lata lecą i też gdzieś tam sylwetka no, traci, no nie? Trzeba być cały czas z roku na rok, trzeba więcej czasu poświęcać, żeby być w tej samej formie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to powiedzieć, no, jest to nieuniknione, no, nie jest to nieuniknione, no że człowiek no gdzieś tam no, starzeje się, no i te procesy, ta waga gdzieś tam cały czas się zmienia. I powiem Ci tak. Pamiętaj o tym. Pamiętaj, bo powiem Ci, nawet jeśli podejdziesz gdzieś tam do tej grubej dziewczyny i będziesz chciał z nią ją odchudzić czy coś no to później cały czas jakby to chciał to robić, bo później no okej, okay, odchudzisz ją, ale ona znowu wróci do swojego jakby to powiedzieć naturalnego biegu, no czyli tak będzie gdzieś tam tyła, no rozumiesz, każda kobieta, no z wiekiem, no nie kontroluje tej wagi, no nie, e, do tego później gdybyś gdzieś tam e, chciał dziecko czy coś, no to też gdzieś tam to sprawia, że dziewczyna czasem już nie wraca do swojej wagi po o porodzie i tak dalej, a jak ma drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, to już czasem dziewczyna, mogą być dwie różne dziewczyny, gdy ją poznałeś i gdy narodziła tyle dzieci, no nie? Naprawdę. Także najbezpieczniejszy, ja to mówię, sposób, to brać się zawsze dziewczyny, które, no, są już przy podejściu perfekcyjne, no nie? Wtedy, jakby to powiedzieć, ok, te plus 5 kilo gdzieś tam za 5 lat, czy nawet plus 10, no nie, gdzieś tam za 10 lat, no nie, nie zmieni aż tak jej gdzieś tam wizerunku, no nie. Gorzej, jakbyś wziął, mówię, dziewczynę, która ma już tak nadwagę i tak dalej, no to gdzieś tam, jak już później będzie starsza, to już, no, no już może gdzieś tam, no możesz Ciebie nawet gdzieś tam nie pociągać, no nie, no bo mówię, będzie taka wielka opona. Dupsko będzie tak wielkie, że po prostu jak ubierze jakieś dżiny czy coś, no to po prostu no, będzie takim małym słoniem, no nie? I jedni to lubią, inni gdzieś tam to przeraża, obrzydza, ale na to no jest zawsze gdzieś tam sposób, no nie? Na to jest sposób, także skorzystaj z niego i powodzenia. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.